To jest kawałek o moim życiu, o tym jak było naprawdę i o tym jak jest teraz. Nauczyłem się jednego, żeby żyć zawsze zgodnie z sobą, brać pod uwagę również inne zdanie, starać się być kimś dobrym, nie schodzić na swą drogę, bo naprawdę nie warto. Szybko można wpierdolić się w bagno, a trudno sprawy. Ja pamiętam tamte lata, ja śmierć zabrałam brata. Pamiętam jak jego tata klęknął i zaczął płakać, a z oczów mało lata wyglądało to boleśnie. Te serce i łzy na podejście, nic więcej. Był normalny chłopakiem, miał życiowy patent i kochającego tatę. Matka piła alkohol, no i to ją wbiło w ziemię. Gdzie ona jest? Do tej pory kurwa nie wiem. Świąteczne nastroje, na stole leżało piwo. Matka robi awanturę, kurwa, tak wtedy było. Teraz trochę się zmieniło, przerzuciła się na wódkę. Ale nie chcę o tym gadać, bo jeszcze bardziej się wkurwię. Wiesz jak to jest, nie, nie masz pojęcia. Szczęśliwa rodzina widziana tylko na zdjęciach. Syn w domu dziecka, tęskni za swym ojcem. Chciałby wrócić do domu, ale to nie jest proste. Nie, niestety nie, niestety nie. Ale co zrobić? Ale co zrobić? Chyba żyć dalej z nadzieją ducha. Mieć pewność, że wkrótce wszystko się odmieni. Mieć pewność. A pierwsze kłopoty w sprawie miał chłopak niezbyt słuszne. Groźby, kradzieże, jak i udziały w bójce. Myślał o jutrze, jak to się rozwiąże. Ale nie miał pojęcia, bo sprawy utknęły w sądzie. Aczkolwiek sytuacja była krucha. Lecz wiara i cierpliwość dawały mu siłę ducha. Lecz nie słuchał, bo wolał iść za kolegami, którzy i tak odeszli i równie zostali sami. Tak więc po koleżankach, jak i dobrych kolegach, zostały tylko sprawy w sądzie, jak i wspomnienia. Wylana wódka i depresyjny stan, gdyż nie wiedział dokąd zmierza, no i że zostanie sam. Najwyraźniej taki plan, miał bliższy kontakt z nim. Od patologii rodzinnej aż po przyjacielskie łzy. Lecz pamiętaj, jest on normalnym chłopakiem. I właśnie w tym momencie nagrał swoją biografię. Tak, teraz jest już dobrze, teraz jest już czuję się całkiem nieźle, całkiem nieźle. Stara się być spokojny, stara się stać z boku, daleko od kłopotów, wyroków. A teraz nagrywa płytę i czuje się całkiem nieźle. Ma piękną dziewczynę, której oddał swoje serce. Ciągle próbuje zapomnieć o problemach, no bo nie ma na nie wpływu i nie może nic pozmieniać. Wie jak to jest upaść na dno w sekundę. Wie jak to jest pierdolić się w niezły burdel. I również wie jak się z niego wydostać, bo poznał ten smak alkotragi, sprawy w sądach. Wylana krew, wiesz, bywało różnie, ale odeszedł od tego, choć niestety długo później. Teraz już wie, co jest w życiu najważniejsze. Rodzina, dziewczyna i wiele więcej. Tak.